Yo, 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 jedziemy na śledzie, ale tu kolega wrócił ze śledzi. No witam, byłem we Władku, ja byłem od 8 do wpół do 10, dwie sztuki. Dwie sztuki. A ci co byli, słyszałem tak przed 6 do godziny 8 nałowili, ławice podchodziły i odchodziły. A, dobra niespodzianka w porcie na was czeka. Dwie takie kochane nasze przyjaciółki. Tak to jest, stać na ulicy. Dobra, też ratownik medyczny. No. Dobra, czyli co? Nie, słuchajcie, kupło się, bo ja muszę gadać. Rany, co to się dzieje? Ludzie, po nocy. Słuchajcie, najważniejsze, że macie dwie niespodzianki pływające. Foki. O ja, znowu? Ja dwie. Jedna taka siwa z haczykiem tutaj. Z haczykiem? Ja z przywieszką pływa. No i druga, że wiesz. Ale bardzo ładnie o konie wychodziły. No o konie warto tam pojechać. Dobra, no my się nastawiamy dzisiaj na te śledzie, no i zobaczymy, no najwyżej będziemy na zero. Nie no, one podchodzą ławicami, ale mówię ci, po godzinie 8 to było totalne dno. Dobra, będziemy siedzieć do wieczora. Lecimy. Trzymajcie się, pozdrawiam. No i dobra, żeśmy się zmieścili. Słuchajcie, taki mój rybowóz. No. Tak jest, rybowóz. Ile ma lat? 14 lat. Stare ale jary. Jedziemy do portu. Przed chwilą padało, więc troszeczkę ludzi wygoniło ta pogoda z tego portu. Zrobiło się luźno, tak jak widzimy tam. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, śledzia jest mało. Natomiast na choinkę łapią się inne gatunki ryb, łącznie z flądrą, więc tragedii nie ma. Coś chyba złowimy, ale pogoda, zobaczcie, pogoda jest bardzo fajna, przestało padać, nawet ciepło. Czy ty takiego surfa uprawiasz portowego, widzę, Janek? No, znaczy nie ja, koledze robię. Aha. Ja łowię na dropshotach, złowiłem z 12 okoli, Andrzej złowił na dropshota flądry i troć. A troć jaka? Jaka duża? Taka malutka. Aha. Na brokówkę walnęła. Ty, no to dobrze. A tam ktoś na główce łowi w ogóle? Oj, sorry. No, dwie osoby łowią na główce. Ale czy śledzie łowią? To, że machają wędą? Nie ma śledzia. Co ty gadasz? Taka wyprawa i nie ma śledzia. Normalnie tragedia. Dobra, ale są też stali. A no jak michu jest, to musi być ryba, nie? Foka. Foka. Nie, to jest wydra, ej. Nie, foka, ja mam nagrane. A ludzie mówią, że to wydra jest. Nie, foka. No ma... Jak to teraz wygląda z tymi śledziami? Bo wy tu stoicie cały i... Cały dzień dzisiaj nic nie ma. My stoimy od 14. Gadałem z Adamem Garlickim, jak tutaj jechałem, to żeśmy go spiknęli. To on mówi, że z rana coś było. Nie, tam było od 14 jesteśmy. No, ponoć jest całkiem rano do 8, potem się brania skończyły. I oni przyjechali, to oni byli od 9. To coś było, chyba dwa śledzie złowili? No i to tyle, nie? I co powiesz? Ty też próbujesz śledzia złowić? Ja? Próbuję, ale to chyba dzisiaj jest nie ten dzień. Ale jest ten dzień, bo zobacz, jest luźno. Jakby to był ten dzień, to byśmy tutaj nie mogli postać. Nie wiem, wiem. Byłem w niedzielę i w poniedziałek. Ale ładnie, zobaczcie. Nie ma w ogóle wiatru. Całkiem fajnie. Przejrzysta woda, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, bo to... Nie, no widać. Zobaczcie, jak to fajnie widać teraz te kamienie. Rewelacja. Ekstra przejrzysta woda. Czad. I co? Jest coś? Nic. Ja cię kręcę. To są za dobre warunki na te śledzie. Nic, no nic, ani jeden. Nic, a już kurde godzinę macha. Idą kolejni, więc chyba pora, żebym się uzbroił i zajął stanowisko, bo za chwilę może ciężko, co? Na debatach często pytacie się mnie, jak ja tam łowię i wam też pokazywałem już tyle razy, ale zobaczcie, to jest mój zestaw taki na śledzie. Fajnie sobie coś takiego kupić. Ja powiem szczerze, w sklepach nie widziałem, widziałem to na AliExpress, czyli mamy no coś takiego, bardzo fajnie się te przywieszki śledziowe na takie, co się kręci. Natomiast już wcześniej wam też pokazywałem, zobaczcie, tak wygląda moje obciążenie do łowienia śledzi, czyli mamy jakąś blachę, która no w teorii chociaż ma zachęcić te śledzie gdzieś tam do podpłynięcia, bo się błyszczy, to tak jakby śledź tam gdzieś tam cisnął. Jeżeli są słabe warunki atmosferyczne, mam takie pilkerki, ten akurat 40-gramowy, mam też, zobaczcie, tu się gdzieś tam schował taki mniejszy,
No i standardowe, zobaczcie, jakieś ciężareczki, no też 40. Czemu takie duże, panie kochany? Bo słuchajcie, w porcie to przeważnie wieje, nie? Dzisiaj tu mamy silankę, bo nie wieje i dzisiaj sobie można pozwolić właśnie na tego typu blaszki. Natomiast jak ktoś będzie rzucał ciężarkiem 20, to też nie będzie źle, a i na wstydu nie będzie, gdzie tam, pewnie. Wziąłem też sobie, zobaczcie, bo teraz dzięki współpracy z Wędkarskim Światem mamy też takie dragony do wygrania. Pomyślałem, że to może być też świetne obciążenie naszej przynęty, 15 gram. To warto by było coś takiego też spróbować, zamiast typowego ciężarka. No dobra, to tak, ty byłeś ostatnio, co ty mi opowiadałeś, że się urwałeś z pracy, czy tam po pracy, jak to było, 5 rano ponoć. Tak. I opowiadaj, no to będzie to będzie śmieszne. Myślałem, że będę miał dobre miejsce, ale to nie był. Nie było to. To nie był dobry pomysł. Nie był dobry pomysł. W kolejce stałem, żeby dojść do główki. Aha. 3 godziny. Ja pierniczę, od 5 rano. Tak. O, i tu wpływa jednostka. Czasami bywają różne komplikacje, tak to nazwijmy, jak jednostki wpływają. Ta wpływa, tak bym powiedział, bardzo uczciwie. Zobaczcie, jest daleko od tego naszego pirsu. Pokażę wam, jak mi Janek oczywiście pozwoli, jego film, jak u wędki zabrała właśnie jedna jednostka. Bo zobaczcie, ona chyba wpływa tak fajnie, bo ona wie, że nikt nie wypływa z portu we Władku. I ona wpływa praktycznie środkiem, jak nie lewą stroną. Pewnie tak nie powinna też wpływać, ale ona robi ukłon w naszą stronę i za to dziękujemy. Natomiast czasami wpływają bardzo blisko tego pirsu, gdzie my tutaj zarzucamy nasze przynęty. No i bywa różnie, jak ktoś na flądrę się nastawia, to bywa różnie. No i dobra, i słuchaj, ale tego dnia słyszałem, że te śledzie to bardziej tam gdzieś były, nie? Ta ławica wcale tutaj nie była blisko. Najpierw była tylko na główce. Później pojawiła się tu i aż tam do końca portu weszło. O, i wszyscy nałowili. I wszyscy byli połowieni. A to jest fejkowe zdjęcie, że ktoś z wanienką był? Czy faktycznie ktoś z wanienką był? Nie widziałem. Taką dla dzieci, wiesz? Po dwa wiadra wynosili, to widziałem, ale żeby wanienkę, to nie. Ja cię kręcę. Nie, było dwóch łebków z wanienką szli, wiesz? Nie widziałem. Swoją drogą, taka wiecie, ciekawostka. Ciekawostka, tak. Tak, ile taka wanienka pomieści, nie? Bo my tu mówimy, wymiar, pamiętacie, nie? Tam 16 cm minimalny śledzia, nie? Tam 10 kilo. Na dzień, jak ktoś z wanienką przyszedł, to wie właśnie, ile w taką wanienkę wejdzie, nie? No słuchajcie, Janek tak szybko poleciał zwijać sprzęt, bo ostatnio zaspał i mu wędki powciągało do wody. Kolega poszedł sobie porozmawiać przez telefon. No i jakoś tak wyszło, żeby był statek. Myślałem, że wyjdzie, bo wędki były, wszystkie dałem na dół. Tak jak teraz, nic nie było. No i nagle, jak się obróciłem do moich wędek, bo mi tam żyłkę wybierało, mówię, pierwszego będę ratował, obiecałem, to obiecałem. No i swoich robiłem, nagle słyszę, coś szura. No i wędka szurała, wziąłem, szybko podciągnąłem, aby ten zestaw się urwał, no i uratowałem. Ale wyglądało grubo, jakby już wędki do wody chciał wpadać, nie? No, jak teraz była, nie? Na kołowrotku wisiała. Ale dobra, to się często zdarza? Trzeba naprawdę uważać na te kutry? Trzeba, jak widać. Jakby nagrało się, czy nagrało, to co? Trzeba uważać. Dlatego ja łowię na jedną wędkę, bo nie miał czasu dwóch zwijać. No. Pawik Team 1%. Czyli można odpisać 1% podatku na Pawik Team. Ja bym to tak zinterpretował. Tu kolega Andrzej mówi, że no to ma sugerować, że no tych społeczności wędkarskich jest dużo i oni to tworzą taki 1%. Tej całej populacji wędkarskiej. To tak notabene bardzo, ale po bandzie żeście pojechali, czyli dużo was. 1% to jest dużo. To jesteśmy pokonani, jo? Tak. Tak, dobra. Śledzie nas pokonały, ale nie dajemy jeszcze za wygraną, bo tak już mamy tajny plan na to, żeby dorwać się do tych śledzi. A mianowicie pójdziemy jeszcze do portu, bo czasami bywa tak, że jak tutaj nie ma śledzi, to jakieś zabłąkane po takich, wiecie, wcześniejszych ławicach gdzieś tam są w porcie wewnątrz, więc idziemy to luknąć.
A natomiast tak jak widzę, tutaj się wszyscy przestawiają na flądrę, czyli na zestaw gruntowy. A my lecimy tam. Mam śledziora! Jo, ty mam śledzia! Jest śledź jak nic. Jo, ty będzie śledź! Jo! Tylko teraz doholować go, bo ta Inazuma Pro Zander to taki przeszacowany kij, 22 gramy. Ale twarde jak cholera. 5 śledzi na główce to da radę, ale tutaj... O, tam zobaczcie, jest coś, jest, rusza się aż woda. Dobra, ale jest i to nie jeden! Patrzcie ile okogi! Śledzie! Ty, poczekaj, to trzeba zrobić zdjęcie, patrzcie, o! Takie rybki. Takie śledzie łowimy w porcie we Władku na choinkę, zobaczcie, a było więcej, tylko zleciały. No. Pasiaste. To jest, pasiaste śledzie. Okej, okay, poszły do wody i lecimy dalej. Po następne śledziory Władysławowskie. Dobra, wyciągamy i co mamy? Kolejny okonek. Słuchajcie, to była płeć czy jaźń? To już jest tak. Może by miał. To już jest dobry śledź, a ja mam na przywieszkę śledziową kolejne okonie. No ale malutki. O, się rozpadało. No dobra, słuchajcie, filmik chyba udany, co? Troszeczkę rybek było. Dla mnie zaskoczenie te okonie na przywieszki śledziowe, bo to naprawdę brały niesamowicie. Specjalnie zeszłem z tamtego stanowiska, bo to było bez sensu. Męczenie tylko tych biednych rybek. Rzucę jeszcze tutaj z dwa razy i lecimy do Domciu. O, ale yo, ładno! Hehe, no zobacz! No rybaczka, co? Dawaj telefon, nagramy. Ale ryba, ty. Chcesz ją zmierzyć? To jest moja życiówka. To jest życiówka jak nic. Ty Andrzej! Kurde, łowy, gubi, masz szczęście, masz. Masz daj telefon. Tutaj, pokaż się do tego, o tak, ładnie ją. Lepiej na podłogę z nią, bo jeszcze się skaleczy. Ja sobie pstryknę, to jest zdjęcie. Po takiego okaza to ja tu kurwa nie wziąłem jeszcze. Patrz, i na glizdę. Ładna, ładna. Andrzej z taką rybką. Fajna. Ktoś koło 30 pewnie ma, co? No, może nie jest 30, no. Ale nie będziemy jej męczyć, nie będziemy jej mierzyć. Czy masz wagę w... Jo, masz wagę w twojej tej. Ale wagę znać nie będziemy. Chodź, tu jeszcze ci fotę zrobię. Chłota, zobacz. Oj, nadepnij na wędkę. To będzie droga ryba. Dobra, chyba jest. Chyba jest. Co, do wody? No dobra, panowie. I jak dziś ten dzisiejszy dzień? Lipa. Lipa. A ty w ogóle miałeś jakąś firmę? Nie. Ja nic, zero. Dobra, Janek, ty ja miałeś... Ja uważam dzień za udany. Ja złapałem 15 okogi. Kolega Andrzej złapał wielkiego jaźnia, co było widać. Aha. I no, dla mnie dzień udany. No właśnie, słuchajcie, rzućcie w komentarzach, co to było, bo to są takie ryby, które mi się nie zdarzają w ogóle. Także czy to było jaś? Może ją. Płoć. Napiszcie w komentarzu, co to było. No i to tyle. Trzymajcie się, no i do zobaczenia na jutrzejszej debacie, bo jutro będą do wygrania 3 weekendy nad morzem we Władysławowie. Poważnie mówię. A ja będę otwierał paczkę odpleciony. Też poważnie mówię. No dostałem na święta. Cześć!